Już za moment pierwsze skoku. Szachin, druga linia, Fedusio, podbita przez Skinner, ale Kaja Grobel na drugą stronę odda piłkę, szansa teraz dla Szachin, no i jest na podwójnym bloku skuteczna turecka przyjmująca, jest 8 do 7 dla w pierwszym meczu, grająca teraz też w rewanż Skinner. Szachin ten serwis, Szachin przez środek z drugiej linii w libero. Podbiła piłkę Daria Spirito, ale nie zdążyły już gdzieś tam za bandy reklamowe koleżanki. 21 punkt dla Kerry. Szachiny serwis. Ona też atakuje. Tutaj pchnięta ta piłka. Szukała rąk blokujących. No i udało się znaleźć. Odetchnęły z ulgą trybuny w Szczecinie. Bo udało się zdobyć 18 punkt. Jeszcze dotychczas w drużynie Giulio Bregolego. Natomiast jeśli chodzi o gospodynię, tutaj cały czas jest Inech Warga i Martyna Łukasik. Natomiast pozostałe panie zmienione względem pierwszej szóstki. Seliha Szachin, która zagrała. Akcja Szachin i to jest as serwisowy, 15 do 12, bardzo nieprzyjemną zagrywką swojej rywalki już w tym meczu. No i teraz też kłopoty teoretyczne Selichy Szachin, bo po jej przyjęciu piłka przeszła na drugą stronę, tyle że troszeczkę zmylone też tym przy wyniku 23 do 18 na zagrywce Agnieszka Korneluk. Z miejsca serwująca, ale tu problemy Papeo Morui. Jest Inek Warga, Sia do skrzydła, Szachin jeszcze tam bronią Włoszki, ale nie obronią tej akcji. To będzie piłka setowa dla drużyny grupy Azoty Chemika Policja. Zagrzewana przez Linksia. Antuli, pojedynczy blok Szachin. I to jest punkt. Seliha Szachin, ależ teraz zaimponowała. Później piłka rzucona, jeszcze pokazana przez zresztą w czoło, ale się nie stało oczywiście. Szachin, Antuli. Teraz do prawej strony piłka rozegrana. No i Antuli zatrzymana przy tym zagraniu z drugiej linii. 8 do 8, a więc 9 do 8, przepraszam, a więc cały czas wyrównany ten set, ale znowu z przodu zawodniczki z Polic. Cały czas Elena Rolando, czy uda się ją zdjąć z zagrywki? Skrót, ale Szachin sobie poradziła. Szachin, dobrze, mocno. Teraz już nie było wątpliwości, że Turczynka w tej akcji ma wszystko. Marta Antuli. Libero, dobre dogranie Martyny Greiber do rozgrywającej. Szachin świetnie kiwnęła i tym samym jest znów na prowadzeniu Chemik Police. O, widzimy wysoko nad dłońmi blokujących.